Halo, halo, witam wszystkich. Dzisiaj trochę za markerów, a w dzisiejszym odcinku powiemy sobie o moim przygotowaniu na KvK, jak to wygląda. Już niedługo otwierają się u nas bramy, no i zacznie się bitka, także o tym wszystkim dzisiaj opowiem. Ja się nazywam Snow i staram się robić codzienny content na temat gry Rise of Kingdoms. Zachęcam bardzo do subskrybowania. Jeśli ta nasza wojna Was interesuje, jeżeli będziecie chcieli zobaczyć, jak to wszystko będzie wyglądało, to zachęcam bardzo do subskrybowania, a także do wspierania kanału poprzez oglądanie, lajkowanie i komentowanie, bo to sprawia, że ten kanał jest na coraz wyższym poziomie. No to popatrzmy sobie, ale jeszcze. Aha, zobaczcie, bo tutaj mam ten marker i pokażę Wam moją gazetę, bo w gazecie będą dzisiaj ciekawe informacje. A nie, to nie jest gazeta. Chwila. O, Tu jest gazeta, rzadko otwieram, zobaczcie. W gazecie pierwsza informacja jest o królestwie 1979, tak? czyli Sin 7 to jest to królestwo i ten sojusz, w którym jest m.in. Shadow Queen i Hit, którzy byli u nas w Gwiazdach Roka, także oni tam wczoraj pewnie ładnie poszli. Ta informacja, że właśnie wczoraj już te bramy u nich zostały utwarte. Natomiast u nas to będzie dzisiaj. Także zaczęliśmy Heroic Anthem w tym samym czasie, ale jak widzicie, te bramy otwierają się w innym czasie, bo to jest związane z pierwszym zadaniem budowy fortów i tym, jak chcemy ustawić po prostu te bramy. Nie wiem, co się u nich tam działo, bo jak sobie wyobrażacie z moim KVK, tutaj też mam wiele pracy. Ok, przejdźmy już do mojego przygotowania do KVK. Przede wszystkim spójrzmy na surowce. Bo surowce tutaj będą bardzo, ale to bardzo ważne. Jak widzicie, ja ich mam sporo, ale nie uważam, żeby to była jakaś znowu niesamowita ilość. Wczoraj zrzuciłem wszystkie moje surowce, które mam z farm, czyli na ten moment to są wszystkie surowce, które mam. Jak wiecie, ja używam od razu tych wszystkich paczek z tego względu, że nie chce mi się liczyć tych surowców w paczkach. Ja wolę mieć wszystkie tutaj. Otwartej, po prostu w trakcie walki wiem, ile jeszcze mogę sobie pozwolić na walkę, i tak dalej, i tak dalej. Czyli teraz, na przykład, widzę, jaki mam poziom moich surowców i ile mogę sobie pozwolić na wojnę. Oczywiście nie zużyję ich wszystkich, bo to byłoby chore. Nie wszystko w jeden dzień, nie będę też grał tak na hura, ze względu na to, że tych surowców mam. No i też Wam powiem, że jeżeli używa się pięciu dużych marszy, tier 5, to to wcale nie jest dużo surowców. Tak? Ja wiem, że niektórzy mogą mieć zupełnie inne przeświadczenie, bo na przykład jeszcze walczycie jednostkami tier 4, albo walczycie jednym czy dwoma marszami. Albo walczycie bez, bez tej powiększonej armii maksymalnie, natomiast kiedy ja mam naprawdę duże, duże marsze, to wtedy to jest troszeczkę inna historia. Jeśli chodzi o przyspieszenia, to też są one gotowe w 100% na leczenie. Widzimy tutaj wszystko, co mam. Praktycznie jestem gotowy poświęcić na przyspieszanie leczenia. Także tutaj nie będę za to trenował ani nic innego. To jest mniej więcej, wydaje mi się, taka, taka ilość, która pozwala mi spokojnie przyspieszać leczenie. W trakcie wojny nie jestem w stanie czekać na pomoc i tak dalej, robić jakiegoś takiego mikroleczenia, więc muszę leczyć się szybko. Przyspieszenia są mi na to niezbędne, także tutaj jest tego sporo. No i właśnie ja te przyspieszenia całe zużyję, dlatego nigdy nie mam szans w tych wydarzeniach typu Zenit i tak dalej, no bo tego się po prostu nie da zrobić. Ale ja tam się tym w ogóle nie przejmuję. Co dalej mamy? Oprócz tego mam teleporty. Jak widzicie, mam tutaj trzy. I 21 no to jest 24, bo te teleporty w KvK działają wszystkie tak samo i tak nie mogę się teleportować, gdzie chcę. Mam jeszcze 4 te random teleporty, ale raczej tym razem nie będę używał raczej będę szedł z grupą i, i teleportował się później na nasze terytorium. Także tutaj pod tym względem jeszcze, jeszcze zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nawet wam jeszcze pokażę, że gdyby, bo oczywiście tych teleportów mi zabraknie, ale spokojnie mam 8 milionów tych tutaj alicoins, więc na pewno będę kupował. Zobaczcie, za milion może, mogę kupić 7, także będę mógł tych teleportów kupować jeszcze dużo, i pewnie będę to robił. Bo teleporty to jest też coś, na co, na co wydaję często w KVK. Jeśli chodzi o klejnoty, to też wyglądam całkiem nieźle z klejnotami, nie będę na razie ich wydawał. No, bo tutaj też mogą mi się przydać jeszcze na jakieś inne buffy, itd. i tak dalej. I tak dalej. Ok, jeśli jeszcze chodzi o rzeczy, które są ważne, tutaj te wzmacniacze, to zobaczcie, powiększenie armii, te duże, mam ich 8, trochę mało, ale to tam na pierwszy etap walki wystarczy. Będę ich sobie na pewno w trakcie KVK dokupował. 50% większe marsze na 4 godziny, to jest bardzo ważne, dzięki temu mogę wychodzić marszami, które mają. W okolicach 300 tysięcy jednostek, a to jest też bardzo ważne, bo wtedy te moje marsze są mocniejsze. Oprócz tego, absolutny must have, czyli zwiększenie obrony o 10%, tak? Także to jest też. Ważne, bo to będzie działało dla wszystkich moich marszy, to jest 5%, tutaj mamy 5%, obrona zawsze jest lepsza od ataku, więc 10% obrony to no po prostu to jest coś takiego, co musi być, to jest bardzo ważna statystyka, to tak jakbyśmy zainwestowali bardzo dużo, nie wiem, w ekwipunek albo w KVK Tech, zresztą w KVK Tech już nie można zrobić obrony, więc to, to jakby się w ogóle nie liczy. Tak czy inaczej, tak jak powiedziałem, jest to bardzo ważne i trzeba mieć to na względzie i, i na pewno tych będę dwóch używał. Kiedy tylko będę w wojnie, tak naprawdę na początku, jeśli będzie w trakcie wojny, to obu tych będę używał. Później tylko mogę już nie używać zwiększonej armii, jeśli nie będę miał jednostek na to, żeby ich używać, ale mam nadzieję, że tak nie będzie. Ok, spójrzmy sobie teraz na moje marsze, jakie i jakich będę używał. No i mamy tutaj po kolei moje marsze do pola. Pierwszy to będzie Bodica i Artemisia ze zwiększoną ilością jednostek w armii, także tutaj będę to jeszcze używał ale i tak będę miał więcej tych jednostek, jak ja Wam mówiłem wcześniej. I jeszcze tutaj mamy ten support skill od Belisariusza. Później e, będzie to Gilga i Nebu, też bardzo fajna para. Też tutaj mam dwa e, support skill dla nich, tak. E, trzecia para to Ramzes i Tomerys. Niezmordowany Ramzes cały czas u mnie jeszcze używany, ale on się fajnie sprawdza i tutaj też mam support skill bo akurat było ich więcej dla łuczników. Czwarta para to jest Nevski i William. Tutaj nie mam żadnych support skill, no bo miałem ich tylko sześć, jak na razie, więc nie mogę wszystkich moich marszów, że tak powiem, tutaj dodać im tych dodatkowych umiejętności z heroic anthem. No i w piątym marszu Guan Sipio mam jeszcze właśnie też ten dodatkowy skill od Sansu dla piechoty, tak? Także tutaj to jest naprawdę też bardzo fajna rzecz jeśli chodzi o ekwipunek i uzbrojenia to też wam mogę pokazać tak w miarę szybko jeżeli ktoś jest zainteresowany to sobie zrobi pauzę tutaj ten mój najlepszy ekwipunek no i najlepsze uzbrojenia nie są niestety jakieś świetne No ale cóż takie takie mam, nic lepszego nie udało mi się zdobyć przez ten krótki okres czasu, kiedy mamy formację, więc będę szedł takimi formacjami jak tu widzicie Wedge Formation, tutaj te V Formation, w których mam naprawdę fajne statystyki. No i sobie może Ramzesem postrzelam z dystansu, żeby zobaczyć jak to działa. Eee, clean, eee, chociaż tutaj czekajcie, a tu mogę zmienić. Nie, nie mogę zmienić. Ok, ale tutaj będzie Arch Formation, tak naprawdę, bo zapomniałem zmienić, jak ostatnio sprawdzałem. No i Clean tutaj też będzie. Na piechocie, i tak wygląda mój ekwipunek. Nie wiem, czy nie za szybko, z tym jeszcze pokażę tutaj ten ekwipunek, jak to wygląda. Z różnymi rzeczami jestem bogaty, więc nie wiem, czy na przestrzeni tego KVK nie będę zmieniał tych moich marszy. O co mi tutaj chodzi? Mam naprawdę bardzo dużo materiałów, i dużo rzeczy mógłbym tutaj wyprodukować w kuźni, ale. No, jakby najważniejsze to jest to, że mam 1172 złote głowy, tak? Czyli już drugiego dowódcę prawie, że mogę sobie zrobić. I teraz moim planem jest, najbardziej bym chciał zrobić sobie teraz Hondę i się nad nim zastanawiam, żeby połączyć Hondę jako pierwszego i z za nim, czyli wymienić Ramzesa na Hondę. Chciałbym zobaczyć, jak to będzie działo. działało. Myślę, że dla moich marszy to by było bardzo fajne. Ale dlaczego tego jeszcze nie robię, bo chcę zobaczyć, jak wygląda sargon w tych pojedynkach na KvK. Chcę zobaczyć, poczekać, aż nasi gracze będą używać tego sargona, porozmawiać z nimi, poglądać raporty z sargonem. Jeżeli się okaże, że sargon jest super to wtedy zainwestuję w Sargona, bo on też do moich marszy będzie bardziej za fajnie działał. Natomiast wiecie, Guan Yu oczywiście jest fantastyczny, ale ja mam Guan Yu też niewymaksowanego, to jest jeden chyba ostatni taki niewymaksowany dowódca, którego w ogóle używam w moich marszach. On oczywiście tej ekspertyzy tak bardzo nie potrzebuje, no ale zobaczymy. Tak jak mówię, jeżeli ktoś mi powie, że, że Sargon jest po prostu dużo, dużo lepszy od Guan Yu, to nawet odpuszczę te AOE i nawet odpuszczę ten silence, który jest naprawdę bardzo dobry na rzecz właśnie Sargona, zobaczymy, czy on, jak on właśnie przyjmuje obrażenia, jak zadaje obrażenia, bo to będzie dla mnie bardzo ważne. I, I tak to wygląda. Aha, jeszcze pokażę Wam. Mam też ustawione, oczywiście, marsze na rally. Pierwsze rally to Bodika Henry. W zależności od tego, czy będę potrzebował, to Henry Gilgamer, jeżeli tam będzie Zenobia. No i jeszcze, oczywiście, mój garnizon, czyli Amanitore i Artemisia. Tak to wygląda. Ok, a teraz przejdźmy do mojej, moich badań na KVK, do technologii KVK. To, będą, to jest zdecydowanie najlepszy poziom technologii KVK, jaki miałem kiedykolwiek także jestem z niego bardzo dumny ale zobaczycie, że jest zrobiony wydaje mi się zupełnie inaczej niż wszyscy ja to wiecie, nigdy nie idę tą samą drogą, nigdy nie używam tych różnych poradników zawsze myślę o sobie i zawsze z tą technologią KVK staram się dopasowywać do siebie, bo naprawdę technologię KVK można dopasować do formy KVK, mam taki filmik o tym o tych badaniach, które tutaj są i uważam że naprawdę tutaj Trzeba dostosowywać do siebie, do tego, jakie jest KWK, do tego, co nas czeka w wojnie. To jest bardzo ważne, więc przede wszystkim przeanalizujmy sobie naszą sytuację. Tak? My mamy bardzo ważną wojnę przed sobą w Lucerne, tak? czyli jesteśmy pewni, że tutaj będziemy mieli wojnę i to będzie bardzo ważna wojna. Tak, Więc tutaj maksymalnie dobrą potrzebujemy technologii do walki na samym wstępie, bo tutaj tak naprawdę wszystko się okaże. My nie będziemy walczyć jeszcze z kimś innym po drugiej stronie, tylko będziemy walczyć z nimi. A najczęściej to, kto wygrywa strefę piątą, to później też wygrywa wojnę na, na ołtarzach i na strefie y, szóstej. Tak? Także to jest bardzo ważne, żeby tutaj, y, żeby tutaj że tak powiem, pokazać moc. Tak? Ja e, będę tutaj raczej walczył w starciu, więc prędkość marszu nie będzie dla mnie taka ważna. Ważne dla mnie będzie to, żeby mieć po prostu jak najsilniejsze marsze. Dla mnie też jest ważne, żeby mieć silne rally i ewentualnie silny garnizon, jeśli taki będzie potrzebny. Ok, e, no to jak już to wiemy, co ja potrzebuję, to możemy teraz w końcu zajrzeć do tych moich badań. Oczywiście tutaj na początku już mam wszystko wymaksowane. Także tutaj nie ma nic ciekawego, ale tutaj myślę, że ten screen, jeżeli ktoś by tutaj zrobił, to to jest ciekawa sprawa. Bo co ja tutaj mam, zobaczcie, mam Atack Formation na 12%, czyli na maksa. I mam tutaj łuczników, natomiast całą resztę mam w ogóle jakby nie niezaczętą. Dlaczego ja tak robię? Ano dlatego, że ja potrzebuję najsilniejszych łuczników. Jak widzieliście wcześniej, mam trzy marsze łuczników i to są moje najlepsze marsze i ja chcę, by one po prostu były najsilniejsze. I jak ja do tego dążę? Tutaj zobaczcie, mam 10% ataku i każda z tych każde z tych badań może mi dać 10% ataku. Tutaj jest to dosyć duża inwestycja tych kryształów i dostaje 10% ataku na tylko i wyłącznie jeden marsz. Więc szczerze mi się to nie opłaca. Ja tylko dlatego zrobię te badania później, że, yy, że one odblokowują inne badania. Gdyby one nic nie odblokowywały, to ja bym prawdopodobnie tych badań nie robił w ogóle yy, i robiłbym inne rzeczy. To byłoby w ogóle fantastyczne, ale niestety tak się nie da, że sobie wybieram tylko te rzeczy, które ja chcę. Natomiast w Attack Formation, zobaczcie, ja mam 12% ataku do wszystkich jednostek. I to jest 12%, to jak warto zauważyć, to jest więcej niż 10%. Więc wszystkie moje jednostki mają 12% ataku dzięki temu badaniu. Dodatkowo moi łucznicy mają 10%, więc moi łucznicy mają 22% ataku. I to jest już naprawdę. Pokaźna statystyka i to jest moc w walce. Natomiast samo 10% ataku uważam nie lubiłoby różnicy, tym bardziej, że to jest na jednym marszu. A tak mam 22% ataku na trzech moich najlepszych marszach. I to też się liczy, bo ja to będę miał też w rally, ja to będę miał w garnizonie. tak, Czyli ten mój atak będzie naprawdę tutaj mocny, jeśli chodzi o łączników. Oczywiście w pewnym sensie niektóre rzeczy mi to tutaj blokuje. Nie zainwestowałem w prędkość marszu, bo tak jak mówię, myślę, że będę bardziej walczył w starciu i tutaj to bieganie za kimś może nie będzie aż takie ważne. Myślę, że tych marszy będzie naprawdę dużo i w związku z tym tego biegania nie będzie aż tyle jeśli chodzi o wielkość marszu na rally, na Forty mi to jest zupełnie niepotrzebne na Forty przeciwnika raczej ja nie będę robił rally wydaje mi się, że będziemy używać jeśli będziemy robić rally na Fort to to będzie Sargon i Tarik moim zdaniem łucznicy nie są teraz metą w rally więc, więc tutaj pod tym względem mi to jest niepotrzebne, jeśli chodzi rally na miasta przeciwnika, szczerze Wyzeruję ich tym, co mam. Nie jest mi tutaj to jakoś super potrzebne. Zresztą, zerowanie przeciwników to zazwyczaj jacyś tam farmerzy. I po prostu się nie opłaca. Tak. Także ja, ja rali na miasta robię bardzo rzadko. Chyba mówię, jak już jest sytuacja wyjaśniona, wygrywamy strefę, to wtedy spoko możemy, możemy zerować ludzi, natomiast poza tym ja, ja tych rali po prostu nie robię. Przez to też mam trochę droższe badania, bo tutaj wiecie, ale zobaczcie, ile jakby musiał prędkość marszu i to zrobić, to, to naprawdę sporo kreształów bym. Z... Stracił, żeby zrobić jeszcze to badanie, i wtedy mógłbym mieć coś, na co mi absolutnie zależy, czyli powiększona ilość jednostek marszu. Ale, żeby to zrobić, to musiałbym sobie właśnie odblokować i te badania tu, i ten marsz speed, i ten rozkaz wymarszu. Mnóstwo to jest kryształów, które musiałbym zainwestować, a nie chciałem tego robić. Tutaj widzicie znowu. Dlaczego uważam, że te badania tutaj też są na początku średnie? Bo zobaczcie, ja je mam na piątym poziomie, czyli w połowie, a dają mi tylko 3% ataku. One maksymalnie dają 15%, także to jest spoko. No ale widzicie, tak, na tym poziomie dają mi tylko 3. Ja w międzyczasie będę sobie próbował maksować znowu to, tak, bo tu znowu będę miał 15% ataku i znowu będę mógł je dodać, tak, czyli jeżeli do tej pory mam 22% na łucznikach, to plus 3 to już mam 25% więcej ataku na łucznikach. Aha, jeszcze jak sobie dodam tutaj atak, 5%, to już mam 30% więcej ataku na łucznikach. Tak, dlatego to, co mówię, jeśli chodzi w tej grze o jakby taką specyfikę na jeden marsz, to to się opłaca, bo zobaczcie, jak mocne będą właśnie te marsze, łuczników moje. Na tyle mocne, bo wiecie, niektórzy mówią, że a atakuj pierwszych łuczników i tak dalej. Ja zauważam, że po kilku rundach ludzie już wiedzą, jak wyglądają moi łucznicy i oni. Jeśli chodzi o mnie, to atakują najpierw moją piechotę, najpierw moją kawalerię, ale nie atakują moich łuczników, bo wiedzą, że to się dla nich może źle skończyć. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Oczywiście mógłbym tutaj, tak jak mówię, zainwestować i odblokować trochę tych, tych tutaj badań, ale to kosztuje naprawdę bardzo dużo kryształów i później daje mało procentów. Tutaj to jest też oczywiście bardzo fajna rzecz, że zużywamy mniej surowców, ale zobaczcie, na początkowej fazie. 3% nawet tak do piątego poziomu mamy 3%, to nie jest żaden game changer. Ja naprawdę mogę zbierać dużo więcej surowców na moich farmach, tylko mi się po prostu nie chce. Mógłbym odblokować szósty marsz, ale tutaj słyszałem, że też trzeba zainwestować dużo więcej, także musicie poczekać do sezonu. Jak ty to robisz, że masz sześć marszy? On się na pewno zacznie w komentarzach i będzie trwał i trwał i trwał, ale to jeszcze nie teraz na szczęście. Ech, i wtedy 6 marszy też by było spoko, bo mam na tyle ekwipunku, żeby go zrobić. No ale ech, nie, będę, nie będę tego na razie robił i tak wygląda moja technologia. Także y, zobaczymy. Tak jak Wam mówiłem już w kuźni też mógłbym wyprodukować y, bardzo dużo rzeczy. Mam tych materiałów, ale nic takiego, co bym tak naprawdę chciał, co by robiło jakąś wielką różnicę. Ja tak naprawdę czekam, aż będziemy mieli jajo z tym, bo chcę sobie zrobić ten bębenek i jak zrobię bębenek, to wtedy będę myślał o innych rzeczach, które sobie zrobię. Natomiast do bębenka jeszcze mi bardzo dużo brakuje y, tych szkiców, więc ja sobie... Spokojnie poczekam na tę szkicę i wtedy sobie zrobię. Także ja też nie jestem taki, że na boom, jest KVK, muszę wszystko wydać co mam, bo wiem, że, że to się po prostu nie opłaca tutaj cierpliwość w tej grze. Ponad wszystko naprawdę. Także to jest moje przygotowanie na KVK. Oczywiście to jest przygotowanie osoby, która że tak powiem, ja będę dużo w walce. Tak, gdzieś tam po części jestem też liderem i to jest ważne. Zupełnie inaczej będzie wyglądała technologia i tak dalej, jeśli chodzi o małych graczy. Tam niektórzy nie będą w ogóle inwestować i bardzo dobrze. Natomiast nieprawdą jest też to, że jeżeli ktoś jest takim mniejszym graczem, to na KWK, że tak powiem, nie ma nic do powiedzenia. To jest bzdura, tak? My tych małych graczy też bardzo potrzebujemy na KWK. Jak tutaj te bramy się otworzą, to my potrzebujemy jak najszybciej biec, że tak powiem, na wroga tymi najsilniejszymi marszami. Więc jeżeli ktoś ma na przykład tylko jeden albo dwa marsze do walki, to super, żeby tutaj pomagał przy budowaniu tych flag. Te osoby są świetne, jeżeli chodzi o wspomaganie garnizonu, tak? wspomaganie rali. O nie wiem, walkę jakimś takim jednym szybkim marszem i jakby zachęcanie wroga, e, z, zaciąganie ich do naszej tej murder ball, tak? czyli tej, e, tej masy marszy, którą my tutaj będziemy chcieli stworzyć e, i to będzie wszystko... Wszystko ważne właśnie, żebyśmy, żebyśmy to mieli. Także ci mali gracze mogą naprawdę zrobić bardzo fajną różnicę i to wcale nie jest powiedziane, że, że dla nich jakby to KVK się nie liczy. Tylko oczywiście muszą na siebie uważać, bo jeżeli wejdą w środek młyna wojennego i ktoś ich tam capnie, to naprawdę będzie to bardzo, bardzo mocno bolało i mogą się, że tak powiem, już nie otrząsnąć po tym, ale myślę, że spokojnie jeśli się walczy jednym marszem T4, to, to można kilka razy spokojnie go wyleczyć. Od razu mówię, że nie będę streamował. Wydaje mi się, że nasz za, na moim kanale jest to trochę jeszcze za wcześnie. Mówiłem, że jakbym miał 5000 tysięcy subskrypcji, to bym się na tym zastanawiał. Myślę, że tak 10 tysięcy byłoby idealnie, żeby rzeczywiście robić ten stream. Nie chciałbym robić streamu, wiecie, dla 10 osób albo dla 5 i trzymać ich w takim napięciu, że wiecie, jak pójdziecie sobie, to ja zostanę tutaj sam. Ech, bo byłoby to trochę dziwaczne. Myślę, że musiałbym tutaj dużo rzeczy przygotować, żeby taki stream prowadzić, i na pewno, jeśli będą pierwsze streamy, to to nie będą streamy z mojej wojny, bo ja sobie nie wyobrażam, żeby robić pierwszy raz stream. Na wojnie, w której ja muszę grać, w której muszę być liderem, tak tak jak to jest u mnie w królestwie, gdzie muszę robić markery, gdzie muszę rozmawiać z ludźmi na Wojstracie i jeszcze prowadzić tutaj stream, dla mnie byłoby to niesamowicie niekomfortowe, więc jeśli będą pierwsze streamy, to one na pewno będą związane z, z jakąś wojną inną, tak? Może jakieś inne polskie królestwo będzie miało wojnę i wtedy ja sobie włączę stream, będę oglądał bardziej jak oni grają. Niż, niż będę sam prowadził wojnę. Oczywiście docelowo fajnie by było mieć też schemat z tego, jak ja walczę, Ech, e, także też bym mógł tutaj może więcej pokazać. Niektórzy są tym zainteresowani, ale tak jak mówię, fajnie by było, że, że tych osób trochę, trochę to ogląda, a na razie wydaje mi się, że, e, że raczej tych zainteresowanych nie byłoby tak dużo, żeby, żeby rzeczywiście to oglądać. Ech. Zachęcam bardzo, jak jesteście w wojnie, właśnie, żeby być na tym wojstracie, bo, bo, bo to będzie na pewno bardzo ciekawe. No i teraz moje prognozy, co się wydarzy, nie mam pojęcia. Myślę, że na papierze to ogień jest silniejszym obozem. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce. Zobaczymy, jak, jak pokaże się moje królestwo. Wydaje mi się, że możemy spokojnie tutaj pokazać, że my jesteśmy najsilniejszym królestwem, które tutaj wejdzie do Lucerne. Natomiast my jesteśmy jednym z ośmiu królestw, które tutaj wej wejdą i tutaj nie wszystko zależy od nas, bo wiecie, jeden na dwa albo jeden na trzy to my też nie damy rady. Ja wydaj moim zdaniem... Dalibyśmy radę każdemu królestwu, które tutaj wejdzie, tak jeden na jeden, jakbyśmy się mieli zmierzyć z tymi królestwami, to myślę, że pokonalibyśmy wszystkie te królestwa. Natomiast, no, wojna w KVK i tak nie wygląda. Myśmy nie wybierali swoich przeciwników ani swoich sojuszników. Zobaczymy, jak jedni i drudzy będą wyglądać. Tyle się cieszę, że nie musimy walczyć z. Wiatrem ani z wodą, bo tam to rzeczywiście byłoby ich e, tak e, trochę dołująca. Byłaby ta walka tutaj, myślę, że może być wyrównanie. Może ta e, wojna trwać długo, i to mnie najbardziej interesuje, tak? Żeby ta wojna była, żeby ona trwała długo, żeby było dużo zabawy, e, wtedy będę na pewno zadowolony. Najgorzej by było wtedy, jak wiecie, zostaniemy zdominowani. Po pół godzinie, czy tam po 15 minutach, i wtedy nie będę miał o czym nagrywać. Bo wiecie, bo będzie ej, będą tylko wieżyczki dookoła mojego miasta i ja nawet się nie będę miał, mógł ruszyć. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Filmiki z wojny, oczywiście, się pojawią. Będę je przerabiał i, i wrzucał. Nie wiem, kiedy będę miał na to czas. Nie piszcie też do mnie w tym czasie. Jeżeli macie jakieś pytania, to lepiej je zostawić na później, bo raczej teraz nie będę odpowiadał. Albo po prostu napiszcie i czekajcie na odpowiedź, bo, bo ja na pewno teraz na tych czatach i na Discordzie nie będę praktycznie istniał, tylko i wyłącznie będę, będę robił tutaj rzeczy. Wiem, że ten filmik trochę taki. Przydługawy, no ale wiecie, to można tak mniej więcej powiedzieć, że gdybym zaczynał z telima, to pewnie też od takich rzeczy i, i takie rzeczy bym od, opowiadał. Także jeżeli ten filmik Was zainteresował, to fajnie. Piszcie w komentarzach, jak myślicie, jak to się rozstrzygnie. Ja mam nadzieję, że będzie fajnie, że będę mógł dużo rzeczy Wam pokazać. Na pewno, już to co ja też mówię, że ten kanał się rozwija, ja się też rozwijam. Myślę, że te pierwsze KVK, które robiłem filmiki, było zupełnie inne. Teraz już się nauczyłem bardzo dużo edycji tych filmików, i myślę, że jeżeli będę wrzucał te filmiki, to one będą dużo lepiej zedytowane. I, i dużo ciekawiej pokazane. Także już się trochę nauczyłem o tym, jak wojnę pokazywać. Wydaje mi się też, jak to, jak to skomentować, i, i mam nadzieję, że to będzie też taki content dla Was, dla was fajny do oglądania, kiedy się on wreszcie pojawi. Okej, okay. a na razie to już tyle. Dzięki i do usłyszenia do następnego razu. Cześć!